straciłem wszystko, bo tak naprawdę zostałem w butach. W nocy z piątku na sobotę w domu państwa Brzostków wybuchł pożar. Pan Jarosław zauważył ogień i obudził pozostałych domowników. Na razie nie liżyliśmy. Jeszcze nie otrząsnęliśmy się tak naprawdę z tego, co się stało. Pożar pochłonął cały budynek. Rodzina Brzostków ubezpieczyła swój dom. Nie wiadomo jednak, czy i ile środków uda się odzyskać. Na dniach stan budynku ma ocenić inspektor budowlany. Niewykluczona jest rozbiórka. Jak to zobaczyłem, to byłem wcześniej z zdjęciami tam przysyłali. Po zdjęciach na dowie pana Lekczek. Tu mieszkałam, ja tu się wychowałam. Nasz rodzinny dom. Pogorzelcy otrzymali od gminy zasiłek, zapowiedziano także spotkanie z psychologiem. Otrzymali oni również propozycję skorzystania z lokali zastępczych. Postanowili jednak zamieszkać w przyczepach kempingowych i skupić się na jak najszybszym powrocie do domu. Jest to wielodzietna rodzina. Jest to rodzina, gdzie niektóre osoby, niektóre dzieci są chore, więc tym samym większego wsparcia wymagają. Otrzymują je od sąsiadów, rodziny i ludzi dobrej woli. Potrzeb jest wiele, od sprzętu kuchennego po ubrania czy żywność. Strażacy po otrzymaniu zgłoszenia mieli problem z dotarciem na miejsce. Pojazdy musiały zawrócić z Wałcza Pierwszego przez miejscowość Chwiram, przejechać przez miasto i pojechać dojechać do tego budynku z drugiej strony. I dotarliśmy do zdarzenia, to już cały budynek stał w płomieniach. Pożar udało się ugasić po kilku godzinach. Dla pogorzelców ma zostać utworzone specjalne subkonto, na które będzie można przesyłać pieniądze. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą zgłaszać się z informacją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu.